Welcome to episode number 223, the 23 of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. If you're new, go back to the start, because they start off a bit easier. Get lessons from Camilla, polonaswitch.com, and I forward a podcast, Crypto, Awakening, Meditation, and Speaking, and all can be found on roycon.com. Cześć, Camilla. Cześć, Roy. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Witam również wszystkich naszych słuchaczy, studentów. Zapraszamy Was na kolejny podcast. Rozpoczyna się w Polsce wiosna. Powoli nadchodzi wiosna. Wiosna, spring is coming. Jest ciepło, jest słonecznie. I wiosną warto sprzątać nie tylko dom, sprzątać nie tylko mieszkanie, ale również nasze ciało, nasz organizm. I dzisiaj będziemy rozmawiać o detoksie. Detoks, czyli oczyszczanie. Oczyszczanie, czyli detoks ciała. Co zrobić? Jak oczyścić się na wiosnę? I słuchajcie, wiosenne oczyszczanie, czyli Spring Detox. Detox w 6 krokach, czyli 6 kroków, 6 steps. I mamy krok numer 1. Zrezygnuj z kawy. No i pytanie, Roy, czy ty pijesz dużo kawy? Nie dużo. Normalne. Jeden tylko za... 6 szklanek. Jeden za dzień. Aha, jedna szklanka dziennie, jedna kawa dziennie. No ale kiedy chcemy oczyścić, detoks, tak, oczyścić nasz organizm, powinniśmy zrezygnować z kawy. Zrezygnować, czyli give up. Numer 2. Jedz surowe warzywa i owoce. Co to znaczy, Roy, surowe? Niegotowane, niepieczone, niesmażone, surowe, to znaczy... Raw vegetables. Raw, tak. Lubisz surowe warzywa? One mają bardzo dużo witamin, bardzo dużo dobrych mikroelementów, dają dużo energii i siły na cały dzień. Jesz surowe czy gotujesz? Na pewno nie gotuję. Bardzo rzadko. Bardzo rzadko jesz surowe warzywa, tak? Tak. A właśnie, a kiedy jest wiosna, warto jeść surowe warzywa. Można zrobić pyszną sałatkę rano na śniadanie, albo jeść jabłko, jedno jabłko dziennie. Słyszałam, że jedno jabłko dziennie powoduje długowieczność, że będziesz żył bardzo długo i będziesz zdrowy. Jedno jabłko każdego dnia. Trzeci krok. Przepraszam, może... Tak? Ja bardzo lubię surowe warzywa i owoce. Jestem wegetarianką, więc warzywa i owoce to jest podstawa mojej diety. Podstawa, czyli jak basement, tak? Podstawa mojej diety. O, mamy dobrze. I teraz mamy trzeci krok. Trzeci krok, ruszaj się. Uprawiaj sport, ruszaj się, move yourself, tak? Nie siedź w domu, bo wiecie, zimą, kiedy jest zimno, to my dużo czasu spędzamy w domu, nie uprawiamy sportu, nie mamy ruchu. Ruch to jest movement. Nie mamy ruchu, nie ruszamy się, we don't move. I niestety, bardzo często zimą po prostu mamy więcej kilogramów. Więc kiedy przychodzi wiosna, warto uprawiać sport i ruszać się. Na przykład można spacerować. I można co jeszcze? Biegać w parku. Roy, ruszasz się na wiosnę? Tak, i jedzie na rower, tak? Jeżdżę na rowerze, jeszcze. Super, jeżdżę na rowerze, fajnie. Numer 4, krok numer 4. Ogranicz, so limit, spożywanie cukru i soli. Cukier i sól niestety jest wszędzie, w każdym produkcie, w sokach. Nawet kupujemy sok, a tam poziom cukru jest bardzo, bardzo wysoki. Cukier i sól w keczupie, w różnych produktach. No i kiedy robimy wiosenne oczyszczanie detoks, to musimy ograniczyć, czyli zmniejszyć. Żeby było nie tylko na wiosnę, na plan na życie będzie lepiej, tak? Ale trudniej, tak, to jest trudniej. Czyli najlepiej zrezygnować z cukru i soli. To jest prawda, ale tak jak Roy mówi, to jest bardzo trudne. Ale ten źle sol, na Himalaję sol jest nie dobrze. Himalajska sól, różowa tak. Himalajska sól jest zdrowsza, tak? I oczywiście, co możemy jeszcze zrobić, to nie jeść dużo wieczorem, bo to jest bardzo duży błąd, że ludzie wieczorem zaczynają jeść duże posiłki, big meals. Tutaj mamy krok 5, jedz lekkie kolacje, light, tak, lekkie. Czyli to właśnie może być jakaś sałatka. I leży lepiej na stolek, bo dużo jej obok telewizor. To jest niedobrze, bo czyli nie myślę, co jej.
czasie Tak. oglądania telewizji, tak? Tak, Tylko rozmawiaj ze musimy rodziną, bo jest bardzo ważne. To jest czas celebrować razem, tak. posiłki. Tak. Jej Celebrować wolno, posiłek. nie szybko. Tak. Jemy wolno, nie szybko, nie śpieszymy się. We are not in rush. Czyli lekkie kolacje. I ostatnie, pij świeże soki. Zimą, kiedy jest zimno, ciało potrzebuje ciepłych, gorących herbat. Ale kiedy jest właśnie wiosna, wszystko się zmienia. Również nasz organizm potrzebuje świeżych soków, fresh juice. Czyli możemy kupić wyciskarkę. Wyciskarka jest to taka specjalna maszyna do wyciskania soków, tak? Możemy robić soki. Także Roy, masz tutaj 6 kroków na detoks. Możesz zacząć już dziś albo od jutra. I życzymy Wam wszystkim, żebyście właśnie mieli motywację, aby zrobić taki detoks. Na pewno poczujecie się lepiej. I tego Wam życzymy. Dobrego samopoczucia i dobrego humoru. I do następnego razu. Dziękuję bardzo, Kamila. Dziękuję. So you get lessons from Kamila on polonoswitch.com and they're on Skype lessons, so you can be anywhere in the world. If you're on Witch, you can go to Platform Witchy and you'll find the links in the podcast description. We also have a donation button just to help with our costs, so you'll see that in the podcast description as well. We're on BitChute and YouTube, so you can look at the video, see the words, and know what I'm doing as well as I'm actually posting the graphic, so you can actually download it and print it off if you prefer to be actually reading it. So we always appreciate thumbs up, 5-star rating. It helps in the algorithms. Until next week, dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia.